Sobota, 15 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie opisuje wyjście Izraelitów z Egiptu i autor księgi zwraca uwagę na to, że Żydzi przebywali w Egipcie 430 lat. 430 lat. Stąd z tych kilkudziesięciu osób rozrósł się naród do 600 tysięcy. Ale pomyślmy o tych 430 latach, bo to znaczy, że niektórzy urodzili się, żyli i umierali w niewoli. To znaczy, że niektórzy tak naprawdę, czy mieli nadzieję, czy nie mieli nadzieję, nigdy nie zobaczyli swojego kraju, nie zobaczyli ziemi obiecanej. To znaczy też jednak, że oni potrafili przez te ponad 400 lat zachować nadzieję i wiarę w Boga, który prędzej czy później potrafi nas wyzwolić. Pomyślmy też o Polsce pod zaborami, w tych 123 latach. Też przecież niektórzy urodzili się w Polsce zniewolonej i umarli w Polsce zniewolonej. Nigdy nie żyli w kraju, który ma na imię Polska. Poszukiwali się mową, może żyli nadziejami, marzeniami, ale przecież całe życie przeżyli w niewoli. To jest sztuka w życiu. Z jednej strony przeżyć w niewoli, ale jednak zachować pamięć o wolności. Sztuką jest całe życie nawet być alkoholikiem, narkomanem czy uzależnionym od czegokolwiek, ale jednak zachować sobie tęsknotę za wolnością, przekazać tę tęsknotę za wolnością innym. Sztuką też jest to, żeby człowiek po prostu nie tracił nadziei na to, że prędzej czy później Pan Bóg naprawdę nas wyzwoli, żebyśmy też mieli cierpliwość do siebie, do innych, bo czasem jest tak, że chcielibyśmy się naprawić w ciągu tygodnia, chcielibyśmy poprawić się w ciągu roku, a może na niektóre sprawy trzeba kilka lat, może trzeba kilkanaście lat, może dziesiątków, a może całego życia, może do śmierci, dopiero po śmierci zobaczymy owoce tego, jak żeśmy żyli i w co żeśmy wierzyli. Nie stracić nadziei na wolność w niewoli i mieć cierpliwość do upływającego czasu, to chyba jakieś takie najważniejsze wezwanie z pierwszego czytania. Psalmista mówi o tym, że Pan Bóg Egipcjanom pobił pierworodnych i wywiódł spośród nich Izraela. I cieszymy się, że Żydzi wyszli z Egiptu, cieszymy się, że uzyskali wolność, cieszymy się, że Egipt już nad nimi nie panuje, ale tak po ludzku, co to znaczy pobił pierworodnych, zabił pierworodnych? Jedyny sposób na to, żeby Egipcjanie mogli puścić Izraelitów, było zabić pierworodnych Egiptu. Owszem, myślimy o jakiejś takiej dramacie, historycznym dramacie tamtego narodu, ale na poziomie takim teologicznym czy duchowym widzimy, że no, czasem coś musi umrzeć, żeby coś było wolne. Że ci, którzy krzywdzili, ci, którzy zniewalali, muszą ponieść konsekwencje. No, jeżeli ktoś kogoś bije, to jak chcesz uwolnić tego, który jest bity, musisz tego, który bije, zniewolić, związać, czasem może nawet zniszczyć. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie zabici Niemcy, gdyby nie wymordowani ludzie. Tragedia, można powiedzieć. Ale czasem wolność ma cenę, niesamowitą cenę. Cenę również boleści czy cierpienia drugiego człowieka. Dlatego tak bardzo ważne jest sobie zadać pytanie, czy ja czasem kogoś nie zniewalam, czy przeze mnie ktoś czasem nie cierpi. Bo jeżeli ja krzywdzę, jeżeli ja zniewalam, jeżeli ktoś przeze mnie cierpi, to przyjdzie i na mnie ten dzień, jaki przyszedł na Faraona i wszystkich pierworodnych z Egiptu. Będę cierpiał za to, że komuś robiłem krzywdę, dlatego że ktoś zostanie prędzej czy później uwolniony. Bo przecież Bóg jest Panem zbawienia. Bogu zależy na wolności. To jest taki trudny fragment Słowa Bożego, ale przede wszystkim po to, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy czasem ja nie uczestniczę w jakimś takim systemie Faraona, czy czasem moja rodzina, moi znajomi, no nie tworzymy jakiejś po prostu sieci, która robi krzywdę innym, dlatego że nam chce w ten sposób, chce się żyć lepiej. Ewangelia opowiada o tym, jak faryzeusze chcą zabić Jezusa, a Jezus jednak dalej czyni cuda i nawet mówi, żeby ci uzdrowieni nie mówili o tym, że zostali uzdrowieni. I potem ewangelista zwraca uwagę na to, że w ten sposób miało się wypełnić słowo proroka Izajasza. To słowo, które mówi, że sługa pański nie będzie się spierał ani krzyczał, trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi.
I ten obraz jest taki genialny, bo pokazuje, że sługa Boży zapowiadany przez proroka Izajasza, on nie będzie się posługiwał przemocą, on nie będzie się posługiwał siłą. Tak, ma taką moc, że potrafi uzdrowić ludzi, ma taką moc, że nawet potrafi skrzesić zmarłych i mógłby się posłużyć siłą, ale się jej nie posłuży. Nie posłuży się siłą, dlatego że wie, że nie da się zaprowadzić przemocą miłości. Tam, gdzie jest miłość, musi być wolność. I to jest niesamowite, tego się uczymy od Jezusa, że tak naprawdę mamy rację. Chcielibyśmy, żeby inni ludzie myśleli tak jak my. Chcielibyśmy, żeby ludzie wierzyli w Ewangelię. Chcielibyśmy, żeby żyli po Bożemu, ale nigdy do tego nie możemy dojść za pomocą przemocy. To jest droga na skróty. Chciałoby się tak przymusić, chciałoby się zniewolić, chciałoby się, ale wtedy człowiek sam stanie się faraonem i stanie się Egiptem, zamiast być tym, który ma prowadzić do wolności. Musimy być ludźmi wolności, to znaczy w uzyskiwaniu naszych celów, czy dochodzenia do celu, głoszeniu Ewangelii, nigdy przenigdy nie możemy używać przemocy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.